Cześć! Mamy dla Was dzisiaj grę Dolores. Jest to kolejna gra z serii z pazurem od wydawnictwa Granna. Wcielimy się teraz w rolę piratów, którzy będą walczyć o podział łupów. Gramy we dwójkę, gra jest dla 4 osób maksymalnie. A tak naprawdę w trójkę. Majek też bardzo chce z nami zagrać, ale nie może, bo to jest gra, w której używa się rąk i gestów. Także spróbujemy. Zaczynamy od takiego początkowego rozłożenia. Po przytasowaniu talii kart musimy wybrać 15. Do której wkładamy kartę świtu. Karta ta będzie kończyć grę. I ponownie tasujemy jeszcze raz. Tą 15. Co jest majuch? Wejdziemy na spód i tutaj przy pierwszym ustawieniu rozdajemy po 4 karty na start w przypadku gry dla 2 graczy. To są nasze łupy początkowe. Musimy sobie tutaj ładnie ustawić, nie musimy ich kryć. I zaczynamy pierwszą walkę. Na początku odkrywamy po 2 łupy dla jednego gracza i 2 dla drugiego. Robimy takie ustawienie. Teraz będziemy walczyć na gesty. Walka przypomina grę w papier, kamień, nożyce, z tym, że tutaj mamy nieco odmienne gesty. Płaska dłoń to zgoda. Zaciśnięta pięść symbolizuje walkę, a wysunięty do góry kciuk to kradzież. W zależności od kombinacji uzyskujemy odpowiedni wynik. Walka i zgoda to zwycięstwo siły. Gracz, który wybrał walkę, zgarnia wszystkie 4 karty. 2 zgody to sprawiedliwy podział. Każdy otrzymuje po 2 karty. 2 kradzieże to najgorszy układ ze wszystkich. Nie otrzymujemy nic i musimy jeszcze oddać po jednym zestawie własnych kart. 2 walki to obopólna porażka. Także nie otrzymujemy żadnych kart. Zgoda i kradzież to zwycięstwo sprytu. Złodziej wybiera dowolną kartę, a drugi gracz zabiera karty leżące bliżej niego. Kradzież i walka z kolei to nierówne zwycięstwo. Złodziej wybiera dowolną kartę, a pozostałe 3 otrzymuje drugi gracz. Gra toczy się do momentu wyciągnięcia karty świtu. Punkty naliczane są za zestawy o najmniejszej i największej wartości punktowej. Zestawy o wartościach pośrednich nie biorą udziału w podsumowaniu. Zwycięża gracz, który w ten sposób zdobędzie jak najwyższą liczbę punktów. To była gra Dolores, w której oboje wygraliśmy. Pełną recenzję znajdziecie na stronie damagier.pl. Cześć!